Najlepszy świąteczny film roku. Mała Annie mieszka w domu zastępczym podłej pani Hannigan. Każdy dzień kończy czuwaniem pod restauracją, w której, jak wierzy, zjawią się pewnego dnia jej biologiczni rodzice. Chociaż życie cały czas serwuje jej cytryny, ona zjada je z uśmiechem. Gdy startujący w wyborach na nowego burmistrza Nowego Jorku biznesmen postanawia zbliżyć się do dziewczynki na polecenie swojego spin doktora, Annie wyczuwa pismo nosem, ale zgadza się na podniesienie jego sondażowych słupków. Dzięki temu będzie mogła chwilę pożyć w warunkach, o jakich nigdy nie mogła nawet marzyć. Czwartą adaptację broadwayowskiego musicalu opartego na komiksowym pasku z lat 20. przygotował Will Gluck, reżyser filmów o tak mało familijnych tytułach jak To tylko seks czy Łatwa dziewczyna. Tylko Jamie Foxx, który był przecież kiedyś muzykiem i dostał Oscara za tytułową rolę w Reju, bezsprzecznie umie śpiewać. Niezła jest też wcielająca się w tytułową bohaterkę Kuenzani Wallis, ale już Cameron Diaz, bardzo słusznie, skupia się na melorecytacji. Z kolei Rose Byrne śpiewać nie umie i robi co może, żeby nie musieć śpiewać. Rozumiem, że wybrano ją dla brytyjskiego akcentu, ale jak na musical, w Annie zaszedł dość dziwny casting. Zaktualizowana fabularnie, lirycznie i w ogóle o kilka nowych piosenek, Annie jest jak wielka świąteczna paczka ze słodyczami. Początek jest pyszny i bardzo obiecujący, ale taka porcja słodyczy naraz sprawia, że pod koniec, a 2 godziny to dla tego filmu zdecydowanie zbyt długi czas trwania, trochę nas już mdli. Tym bardziej, kiedy okazuje się, że na spodzie paczki ukryły się głównie wyroby czekoladopodobne. Niedawno żaliłem się, że Uwolnić Mikołaja, film kiepski, okazał się najlepszym świątecznym filmem tego roku. Błąd. Okazała się nim Annie, która nieprzypadkowo premierę ma właśnie w tym terminie. Gdyby w postprodukcji dodać w co drugiej scenie komputerowe choinki, wszyscy pokiwaliby głowami i uznali, że tak chyba musiało być. Oglądanie Annie jest jak słuchanie przez 2 godziny zapętlonego Happy Farrella Williamsa. Trochę tego szczęścia za dużo, ale zgaduję, że są tacy, którzy swego czasu tak robili i byli przy tym szczęśliwi.